Cześć, witam Was serdecznie. Dzisiaj nie kosmetycznie ulubieńcy miesiąca. Mam wrażenie, że będzie bardzo filmowo. Miałam już ferie w tym miesiącu. Co prawda w połowie miesiąca miałam egzamin, ale w przerwach do egzaminu mogłam nadrabiać zaległości filmowe, więc troszeczkę się tego uzbierało. Powiem Wam, co obejrzałam i co polecam, albo co tak nieszczególnie. Oscary rozdane i coś tu mi się pokrywa, przynajmniej z nominacjami. Pierwszy film, który chciałam Wam polecić w tym miesiącu, to jest Sierpień w hrabstwie Osage. Bardzo fajny, głęboki film, ale nie jest to taki film na luźne popołudnie, żeby się odmurzyć, jak to się mówi, tylko faktycznie taki głębszy, z przemyśleniami. Pokazuje tam kontakty między rodziną, jak to wygląda. Genialna rola Meryl Streep, nie wiem czemu nie ma Oscara za to. Jak nie lubię Julie Roberts, nie przepadam za nią, to tutaj też świetna rola. Także naprawdę warto ten film zobaczyć. Kolejny film to w końcu nadrobiłam Wilka z Wall Street. Momentami był troszeczkę za długi, taki przedłużany. Ja ten sam miałam problem w Hobbicie. Chodzi o to, że jak DiCaprio robił tam swoje dialogi, o tak, monologi, przemowy, to one strasznie często się powtarzały i bazowały na tym samym, więc uważam, że połowa tego powinna być wycięta, bo to było takie powtarzanie, co nie zmienia faktu, że film świetny. Chyba o fabule nie muszę opowiadać, bo wszyscy wiedzą, o co chodzi. Bardzo mi też przykro, że Leonardo DiCaprio Oscara nie dostał. Śmieję się, bo po prostu w głowie mi się natychmiast pojawiły liczne memy na ten temat rozpłakanego Leosia. No i genialna, genialna jego rola. Trzeci film to American Hustle, który też chyba nie dostał żadnego Oscara, prawda? Chociaż miał tyle nominacji. Bardzo fajny film, to jest film, o czym to było? O przekrętach. Tak to było? Tak, dokładnie. O pieniążkach. Też świetna gra aktorska. Szczególnie mi się podobała Jennifer Lawrence w drugoplanowej roli. Uważam, że świetnie zagrała. No film może nie był powalający i porywający, ale już taki na luźniejszy wieczór naprawdę fajnie go zobaczyć. To nie było o przekrętach. Chociaż w sumie trochę też, jakby się zastanowić. Także jeżeli się nudzicie, to te trzy filmy ja Wam z całą pewnością mogę polecić. Ale jeszcze sobie wypisałam takich mniej ulubieńców, bo się zastanawiałam, co w tym miesiącu obejrzałam. Więc Grawitację, film, który dostał najwięcej Oscarów. No ja niestety wynudziłam się potwornie. Świetne zdjęcia, świetny montaż, świetne... co jeszcze? Muzyka. No ale film niestety... no nic się tam nie dzieje. Dwóch aktorów, i którzy latają w przestrzeni kosmicznej. Także niektóre Oscary dla tego filmu rozumiem, niektóre niestety nie. I Złodziejkę książek zobaczyłam, który jest średni. Wiele z Was mi polecało, więc się skusiłam. Ale ten film był średni. Był fajny, był w porządku, fajnie go było zobaczyć, poruszający, ale też jakby nie powalił mnie na kolana i w jakimś moim top 100 najlepszych filmów wszechczasów się nie znajdzie, ale też jakbyście widzieli już te wcześniejsze, a mieli wolny wieczór, to dlaczego nie? Na pewno jeszcze w tym miesiącu dooglądam sobie to, co dostało inne Oscary. Jeżeli chodzi o programy TV, to w tym miesiącu obejrzałam całe Misfits. Misfits to jest serial angielski, genialny akcent. Naprawdę uwielbiam po prostu to oglądać jeszcze w oryginale, ewentualnie z napisami. To jest serial, który już wyszedł dawno temu, bo to już... 5 sezonów ma. W grudniu zeszłego roku był wyemitowany ostatni odcinek ostatniego sezonu. Pierwsze 3 sezony obejrzałam już dawno, dawno temu, ale teraz jakoś tak się zebrałam jeszcze raz za to. W sumie mówię mojemu chłopakowi, obejrzyj sobie to, bo to jest super. I on tak zaczął oglądać, ja razem z nim, i obejrzeliśmy wszystko. 3 pierwsze sezony są genialne, naprawdę są śmieszne i zabawne. Kolejne 2 są takie średnie, bo w tych zauważyłam... w wyspiarskich serialach jest tendencja do wymiany całej obsady po którymś tam sezonie. W każdym razie opowiada o grupce młodych osób, które odbywają swoje community service, czyli jak to?
prace publiczne, bo dostali tam wyroki za coś i nagle jest burza i oni dostają super moce i są super bohaterami, także to Wam polecam. Kolejna kategoria to muzyka i tutaj coś, co dostało w tym miesiącu wszystkie nagrody obczajałam, Brit Awards chyba, Arctic Monkeys. Naprawdę ta piosenka mega mi utkwiła w tym miesiącu w głowie i mogę jej słuchać bez końca. Do I Wanna Know. Tak, link będzie jak zwykle na dole. Jeżeli chodzi o YouTube, kategorię jaką jest YouTube, to po prostu się zakochałam w YouTuberze i obejrzałam chyba wszystkie już jego filmiki. To jest Sawyer Hartman. Jeżeli go nie znacie, to koniecznie musicie go zobaczyć. Jest naprawdę świetny i najbardziej lubię oczywiście te kolaboracje z innymi YouTuberami. On jest też dobrym kumplem z Taylorem Oakleyem i dzieli mieszkanie z Joey Graceffa, którego też w tym miesiącu uwielbiam. Jeżeli go nie znacie, to też koniecznie musicie ich obczaić. To w ogóle ja już mało zaglądam do urodowych, aż wstyd się przyznać. Nie no, oglądam, żeby nie było. Ale też właśnie takie śmieszne, challenge'owe rzeczy bardzo mi się podobają. U Sawyera Hartmana zawsze lubię Drunk Challenge, bo to jest tak śmieszne. Ja wiem, w Polsce by to nie przeszło i ja zawsze nad tym ubolewam. No ale cóż, może kiedyś, za 10 lat, będziemy mieli wysyp Drunk Challenge na YouTubie polskim. I ostatnia osoba to jest Miranda Sings. O, ja dzisiaj mam szminkę, żeby się z Mirandą jednoczyć, tylko że ona ma trochę ją bardziej nierówno poprowadzoną. Miranda Sings ma dwa kanały. I ja Wam podlinkuję oba, bo nie pamiętam, jak ten drugi się nazywa. Collins Corner, Collinson. Będzie link, bo to jest aktorka, która prowadzi swój normalny kanał, gdzie wygląda jak normalny człowiek, i drugi, który jest, na którym właśnie jest Miranda Sings, i tam się wygłupia i wciela się w rolę bardzo, bardzo, bardzo śmiesznej postaci. I na tym pierwszym normalnym kanale, że tak powiem, spodobał mi się jeden filmik, w którym ona przedstawia całą swoją rodzinę. To jest piosenka, to jest genialnie zrobione i możecie zobaczyć, i ona tam odsyła do kanałów swojej całej rodziny. To na pewno załapiecie, o co chodzi. Pierwszą część miesiąca spędziłam ucząc się, a drugą część miesiąca, jak może niektórzy wiedzą, śledzą, spędziłam w Dublinie, więc tutaj teraz się pojawi dużo rzeczy z zagranicą. Pierwsze jest jedzenie, ale najpierw będzie wrocławsko. Machina Organika, knajpa na Mikołaja Świętego, chyba to jest jeszcze ta ulica, tak, wegańska, organiczna knajpa, bardzo dobre jedzenie. Ja wiem, że niektórzy potrzebują mięsa do życia. Ja jem mięso oczywiście, ale nie potrzebuję go do życia i czasem lubię właśnie zjeść coś innego. W Machinie jest codziennie co innego podawane, pyszne rzeczy. Warto się też iść przekonać, jak dobre i jak wymyślne może być wegańskie jedzenie właśnie, i pyszne mają kanapki, więc Wam polecam. Później z jedzenia jest Kopaberg. Już któryś, chyba drugi raz o tym opowiadam. To jest cydr, najlepszy na świecie cydr, jedyny, który piłam, nie, może nie jedyny, a może jedyny, którego nie czuć takim zgniłym owocem, o, w ten sposób. Więc Kopaberg Mix Fruit to jest mój ulubieniec. Niestety no nie pokażę Wam, bo nie przywiozłam sobie do Polski, a w Polsce bardzo ciężko je dostać. Wiem, że chyba gruszkowe są w Duce do dostania. Cytr to jest oczywiście alkohol, więc to tylko dla starszych widzów. I trzecia rzecz z jedzenia to jest czekolada. Po prostu ja zawsze, jak jadę do Irlandii, to odkrywam jakiś nowy smak. Ostatnio było to Dairy Milk, oczywiście to wszystko jest z Dairy Milk z Cadbury, bo w Polsce tego nie ma. Ostatnio to było Oreo i właśnie Dairy Milk z Oreo, a teraz ta czekolada się nazywa, spróbuję Wam zdjęcie zrobić, Nutty Caramel. Nutty to chyba jest też niegrzeczne, prawda? Nutty, ale to jest Nutty. A to jest Nutty, czyli orzechowy karmel. Takie malutkie, maleńkie, na dole są kawałki orzeszków, a na górze jest karmel, który się rozpływa. I po prostu to jest kosmos. Przepyszna czekolada. Jak gdzieś mieszkacie na wyspach albo gdzieś będziecie, spróbujcie Nutty Caramel koniecznie.
Kolejną kategorię mam tutaj zapach. I w tym miesiącu, już wcześniej, ale w tym miesiącu szczególnie, zakochałam się w Black Cherry z Yankee Candle. To jest coś cudownego. Kiedyś byłam z Ewą w Lilu, tych od bransoletek, weszłam tam i poczułam przepiękny zapach i od razu zapytałam pani, co to jest, i ona właśnie powiedziała, że to jest Black Cherry. To jest chyba jedyny zapach, który odpalę i on sprawia, że od razu mi ślinka napływa do buzi, a w żołądku mi po prostu zaczyna kołować. On jest tak przepyszny i tak smaczny. Mój chłopak powiedział, że on pachnie trochę taką Coca-Colą, Sherry Coke, może faktycznie coś w tym jest. W każdym razie, no, cudo. Kolejna rzecz, którą chciałabym Wam polecić i się z Wami nią podzielić, to jest aplikacja. Aplikacja na urządzenia takie mobilne. Nie wiem, nawet powiem Wam szczerze, czy ona jest, która bardzo mi ułatwiła naukę do egzaminu, bo ja wszystkie teksty przeczytałam i zrobiłam sobie z nich notatki. Aplikacja nazywa się Good Notes. Na dole Wam napiszę, jak to się nazywa, żeby nie było żadnych niedomówień. To jest aplikacja, która przerabia nam pliki wordowskie na PDF i ma tutaj właśnie różne funkcje. Podkreślanie, zakreślanie, coś tam jeszcze i naprawdę fajnie, przyjemnie się z tego uczy. Widzicie, ja to mam wszystko podkreślone, co najważniejsze w tym steku notatek, i bardzo mi ta aplikacja ułatwiła właśnie naukę. Adobe Reader też ma coś takiego, tylko że tu jest ten minus, że on chyba nie przekształca automatycznie plików na PDF, tylko trzeba już tutaj wgrać PDF-a. No a właśnie GoodNotes jest o tyle dobre, że dajemy tam Word, dokument w Wordzie, który jest rozwalony, i dajemy otwórz w GoodNotes i on automatycznie nam go przekształca, co jest bardzo fajne. Ostatnia rzecz, o której chcę opowiedzieć, to znowu będzie taka pierdoła i powiecie ostatnio o serwisie Asusa, teraz znowu o jakichś usługach, to nie są ulubieńcy, ale dla mnie to jest ogromny ulubieniec i wiem, że na pewno dla tych, którzy latają tanimi liniami lotniczymi, tym Ryanairem, to będzie ogromna radość, jeśli jeszcze nie wiecie, albo już właśnie może wiecie. To jest właśnie usługi Ryanaira wprowadzone dodatkowe. Ja latam w miarę często, więc to jest dla mnie ogromna radość, bo zawsze latam z podręcznym i ciężko jest mi się spakować. A teraz można mieć dwa bagaże podręczne. Juhu! I ja, słuchajcie, jako miałam walizkę swoją, w której było 10 kilo, i tutaj taką torebkę. Ona jest całkiem duża. Weszły mi tu wszystkie kosmetyki, aparat, portfel, ładowarki, woda na drogę, jakaś przekąska. Naprawdę dużo i tego nikt nie waży. Ja to miałam naprawdę ciężkie, ledwo to niosłam. Także Ryanair zrobił super przysługę, przynajmniej mi. Wielu z Was, jakby ktoś leciał i nie wiedział jeszcze, to takiej wielkości, to jest mniej więcej właśnie ta wielkość. Tutaj może być troszeczkę więcej jeszcze. 20 na 30 chyba, ale lepiej to sprawdźcie, bo już nie pamiętam. Można mieć drugi bagaż. No i oczywiście fajne też w nowych usługach jest to, że są bukowane miejsca, konkretnie ty siadasz tu, a ty tu, więc nie ma takiego pchania się, chociaż Polacy i tak się pchać będą, nie wiem po co, ale oni lubią po prostu. Lubimy, ja nie lubię. Nie wiem, ale jestem Polakiem, ale zawsze zostaję na szarym kłoniuszku. No i tyle. A, i leciałam po 22. I pani powiedziała tak, minęła 22 czasu irlandzkiego, więc przestajemy mówić. I to było taka ulga. O 22 Ryanair skończył w kółko nadawać. Także loty tanimi liniami lotniczymi stają się coraz przyjemniejsze, co jest fajne. Dobra, to tyle. Dajcie mi znać, jacy byli Wasi ulubieńcy, jakie filmy mi polecacie, co sądzicie o Oscarach, który z oscarowych filmów jeszcze muszę obejrzeć, którego nie widziałam. Muzyka, wszystko przyjmę, chętnie posłucham, zobaczę. I tyle, pozdrawiam Was serdecznie.